unboxingu. Tym razem jest to unboxing kolei wąskotorowej o nietypowym rozstawie. Przyzwyczajony jestem do rozstawu 750 lub 760 mm. W Bułgarii jest ta druga właśnie szersza. Natomiast mamy tutaj do czynienia z wąskotorówką 600 mm, czyli w modelu jest to nazwane właśnie H0F. Jak póki co znam tylko dwóch producentów, którzy produkują modele właśnie w tej skali i o tym rozstawie. To jest firma Auhagen, która robi modele statyczne. Widywałem takie również przerobione, jak również firma Busch, która produkuje modele, które się poruszają. Nie są to modele zbyt powszechne, więc trudno też je gdzieś zdobyć. Firma Busch, proszę bardzo. Numer tego zestawu nawet nie za bardzo tutaj jestem w stanie rozpoznać. A jest! Numer zestawu jest 12013. Bardzo taki prosty zestaw. Przybył do mnie z Niemiec poprzez mojego przyjaciela, który po prostu mi ten zestaw sprezentował. Mamy tutaj kilka instrukcji takich właśnie, jak tam tutaj podłączyć to zasilanie, jak mniej więcej zaszutrować, tak, jak zrobić podsypkę, jak zdemontować modele z tego panelu prezentacyjnego. Zaraz Wam to pokażę. Tutaj mamy jakieś propozycje, jak właśnie budować różne takie właśnie zakładowe kolejki, dlatego że ta kolejka nazywa się Feldbahn, czyli dokładnie kolejka leśna. Tutaj są jakieś znaki też do tej kolejki, takie tam po prostu jakieś podstawowe właśnie informacje o tej kolejce, jako że to nie jest kolejka do przewozów pasażerskich, tylko raczej do przewozów takich fabrycznych. Tutaj mamy troszeczkę o silniku, o napędzie tej lokomotywy. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o te ulotki ważne. Natomiast to, co nas najbardziej interesuje, to są zestaw torów i zestaw taboru. Może najpierw zaczniemy od zestawu taboru. Ten zestaw taboru jest w takim bardzo ciekawym plastiku prezentacyjnym. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Mamy taki właśnie prezentacyjny plastik. O, zobaczcie. Tutaj nam się trochę lokomotywa przekrzywiła. Prosimy trochę ostrości i więcej światła. Może nie będę powiększał, tylko po prostu trochę światła bardziej dodamy. O, oto lokomotywa. Tak, spróbujmy trochę więcej ostrości złapać. Już trudno w tym plastiku prezentacyjnym to zrobić. O, tak. I dwa wagoniki. Tutaj, tak jak widzicie, o dość ciekawej konstrukcji. Bardzo łatwo demontujemy. Hop, dwie klapki w tył. Ściągamy tą wierzchnią część i już mamy modele wolne. Teraz możemy je zobaczyć w ten sposób właśnie. O, one tutaj, te wagoniki są bardzo delikatne i bardzo łatwo je można zrzucić z tego miejsca prezentacji. Ja może chwycę te modele do ręki, żeby było łatwiej Wam je zaprezentować. O, zobaczcie. Ten drobiażdżek jeździ. Żeby nie było wątpliwości, ten drobiażdżek tutaj ma podłączenie. Tak, ten drobiażdżek jeździ, ma silnik i normalnie jeździ. Super, prawda? I dwa wagoniki, już łapiemy ostrość. Dwa wagoniki, o takie, jeden taki delikatniusi, nawet nie mam go uchwycić, żebyście go dobrze zobaczyli. Taki konicowy wagonik, nie konicowy, tylko taki po prostu z burtami przód, tył tylko. Tak, i jeden taki właśnie z czterema konicami do różnego rodzaju właśnie, może też bardziej materiału drewnianego. Bardzo prosta konstrukcja, kółka metalowe. Bardzo fajnie, ponieważ lokomotywa trzyma się na torach za pomocą magnesu. Zresztą Wam pokażę, jak postawimy lokomotywę. O, już ostrość tylko łapiemy. O, hop, zobaczcie, ona sama tutaj chce do tego toru, bo ona po prostu byłaby zbyt lekka i mogłaby się wykolejać.
A więc tak to jest zrobione. I mamy tutaj dwa proste, dłuższe tory. I mamy również po 8 łuków, które tworzą takie kółeczko, jak to tutaj zresztą na wieczku jest narysowane. Są jego rozmiary. Małe kółko zmieściłoby się tutaj spokojnie w tym opakowaniu. Tutaj by się zmieściło. No więc zamykamy te modele. Tutaj szybciutko na wizji. Bardzo trzeba uważać, bo każdy element ma jakby swoje dopasowane dziurki. Tutaj właśnie. I później, kiedy zamykamy te boczne jakby te, to one po prostu nam pięknie trzymają właśnie te modele i je możemy z powrotem tutaj właśnie sobie położyć na swoje miejsce. Fajna sprawa. Mam nadzieję, że Wam się ta ciekawostka podobała i pokażę Wam jeszcze króciutko, jak się porusza właśnie za pomocą tego oto urządzenia, które może być zasilane zasilaczem o 3 V, chyba 1,5 A. Jak również tutaj możemy wyjąć i zakładamy baterię, tak jak w moim przypadku. I za pomocą tych baterii podłączonych tutaj do tego toru podłączeniowego możemy również obsługiwać właśnie tę lokomotywę. Zaraz tutaj tylko szybciutko wezmę i tutaj zamknę to pudełko i pokażę Wam za chwilkę właśnie, jak to się porusza po szlaku. Tyle w tym unboxingu. Do zobaczenia. Cześć. Krótka prezentacja tej kolejki Busha, tego kompletu. Tak jak wiecie, sterowanie bardzo proste, z baterią w środku i tylko przód i tył. Lokomotywa jest postawiona na szynach, które są z magnesem, a więc jest dość łatwo nią tutaj kierować. I jedziemy sobie powoli. Mamy tylko i wyłącznie jeden bieg. Tak jak mówiłem, szyny są zaopatrzone w taką metalową część od dołu, która jest magnetyczna. Być może jest sama w sobie pewnym magnesem. I kolejka nam sobie po prostu powolutku, spokojnie jedzie. Piękna, delikatna lokomotywka. Można jej dołożyć również możliwość sprzęgu z przodu i z tyłu. Mamy tutaj, tak jak zresztą wiecie, w komplecie te części. Kolejka sobie jedzie. Zatrzymujemy do tyłu. Ta sama prędkość. 3 V, dwie baterie AA. Tak to sobie właśnie wygląda. Króciutki pokaz właśnie tejże wspaniałej kolejki, jak ona się tutaj pięknie porusza z gracją. Wspaniała sprawa. Kolejka o 600 właśnie milimetrach. Rozstaw właśnie szyn w oryginale, czyli tak zwana skala H0F. To tyle w tym krótkim unboxingu. Do zobaczenia. Cześć.